Przypominam, drużyna Strong Siema oraz Freehand. Nie mylić z polskim Free Farmem. Więc pierwsze pojedynek już przed nami. Widzimy na przykład po klanach chociażby zawodników z Bija, więc mocnej czeskiej ekipy, która w klanach odcisnęła swoje piętna nieraz. Więc będzie to na pewno ciekawe starcie przed nami. I na początek widzimy tutaj rozegranie stronków na spota. Będą podjeżdżać chyba w stronę jeziorka, ustawiać się i próbować łapać przeciwników. Ustawimy sobie już kamerkę i zobaczymy, kogo wyspotują. Będziemy mieć też 37 na MT25, ale widzimy, że tutaj drużyna, jak ona zagrywa? No dosyć, o, MT jednak zdążyło się schować, więc plus dla drużyny serbskiej. A jednak MT25 postanowił się wychylić i to był błąd. Został szybko przez to skarcony i mamy już przewagę jednego czołgu, ale Polacy są już troszkę też obici. Widzimy tutaj RU-251, które... Wow, czy wy to widzieliście? Tu było RU, jeszcze dosłownie 5 sekund temu było praktycznie całkiem żywotne, ale kilka zestawów plomb od Polaków skutecznie tutaj skarciło tego zawodnika. I widzimy, że chyba ekipa Freehand już ma problemy na defensywie. No, Polacy zaczynają się przegrupowywać. Jeśli chodzi o line-upy, zauważmy 2 i 3. 4,54 wersji light oraz 37. Natomiast po przeciwnej stronie mamy dosyć ciężki line-up. Aż 4 i 3. No i aktualnie Object. RU się już spaliło. MT25 również zeszło dosyć szybko. Polacy standardowo zaczynają swoją taktyką poprzez przełęcz, puszczając swoje 54 i będą starać się grać na kapa, wymuszając wyjazd tych heavy tanków z ich kampidołków. Więc jak najbardziej jest to dobre rozegranie. Zobaczymy, jak dla się tu potoczy. Widzimy, że panom z Free Farm, z Free Hunt podoba się całkiem w tym mieście. Chociaż z drugiej strony trzeba zauważyć, że są dosyć mocno porozstawiani. Więc indywidualnie szłoby jeszcze ich troszkę ogarnąć, pokąsać. Ale stronki mają swój pomysł taktyczny. Sądzę, że go zrealizują. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby panowie z Free Huntu mieli coś lepszego do zaserwowania. Grają na kampę. I to zostanie za niedługo rozbite tym zagraniem taktycznym, które już właśnie widzimy. Łukasiasty wjeżdża za kamyczek i zaczyna okupację. Butcher podjeżdża troszkę dalej. Będzie starał się spotować i obserwować, kto się pierwszy nawinie i komu pierwszemu sprzedać plombę. Wybornie. Mi to się podoba. Me gusta. I co? Object podjeżdża. Michozo już został wyspotowany, już lecą plomby w jego stronę. Właśnie w tym momencie Object oberwał 416, już ma 200 hapsów mniej. 54 się wstrzeliła. Widzimy tutaj zagranie ISA 3, Merkel. Merkel tutaj wjeżdża w taki ciekawy sposób, a będzie starał się grać na te ISY, które podjeżdżają. No ale to nie jest do końca dobre rozwiązanie. Widzimy, że tutaj następuje wyjazd Kochinka. Właśnie w tym momencie jedzie jako pierwsza, T-37 padła Gucia, ale to było jego zadanie. Za chwilę padnie pewnie Kochinka, tutaj zostało 41 hapsów. Czy uda się zresetować Kochince? No tutaj jest już 4 sekundy do końca, 2 sekundy. Nie uda się, jakże mi przykro. Stronki właśnie w tym momencie wygrywają pierwszy pojedynek i prowadzą 1-0. Jest system bez offree, więc jeszcze mamy co najmniej dwa starcia przed sobą. Przepraszam, jest co najmniej jeszcze jedno starcie przed sobą, bo gramy do dwóch zwycięstw. Serb się cieszy, stronki ładnie to rozegrały. Widzimy, że panowie z Freehuntu nie mieli nic do powiedzenia. Strong siema versus Freehunt. Starcie numer 2. Jeśli chodzi o line-upy, widzimy delikatny tweak, ponieważ w polskiej drużynie doszedł 1 i 3. Są 3 i 3, nie wiem, czy będą grali coś bardziej ofensywnie na miasto, ponieważ no, trzeba przyznać, że drużyna Freehand trochę ich zaskoczyła, mając taki line-up no bardzo ciężki. Widzimy teraz 43, RU-251, T-54 i MT-25. Object chyba się im kompletnie nie sprawdził, więc zdarowali sobie już 416.
Czemu gotek się nie rusza? O nie, chyba gotek jest jeszcze niezalogowany. Dobra. Ahoj, w końcu zmobilizował kolegę. No i co, Polacy są na defensywie, ale zobaczmy, co strona atakująca czyni. Panowie z drużyny Freehand bardzo mocno puszują miasto. Praktycznie cała ekipa, wypuszczając jeszcze dodatkowo bardzo chamski sposób swoje lighty przodem. Więc no, to jest taki mały disrespect. Widzę, że Ahojek tutaj już został wyspotowany, Gocek, Koksu go supportują. Ale to jest bardzo ciężki wjazd. Zobaczymy, jak sobie poradzą. 54 są zmarkowane przez Łukasiastego, więc będą musiały chyba szybko się wracać. Widzimy, że Polacy już tutaj są ostrzeliwani z każdej strony. No i to wygląda ciekawie. Jeszcze tak ofensywnej tyraliery nie widzieliśmy w rozgrywkach gofurwotowych. No i widzimy to chyba, że nie do końca jest dobry pomysł. Merkel już właśnie w tym momencie. Merki 1, nie wiem, czy to się powinno czytać, Merki 1 czy Merk 1, nieważne, nie żyje, jego jest trzeci został już zniszczony. Na razie Polacy sobie bardzo dobrze radzą, widzimy ta defensywa za tym załomem idzie im świetnie. Co tu się dzieje z tyłu, Rup i oraz T-54 są praktycznie na oparach i właśnie w tym momencie padli. Więc Polacy widać, że świetnie sobie siebie odnajdują w tym meczu. Tutaj Snorfref bardzo mocno oklepany, praktycznie już jest na jednego hita, czy to od 54, czy to i za trzeciego, więc będzie już małą rolę pełnił w tym meczu. I widzimy tutaj, że z kolei te 54, które próbowało objeżdżać, są teraz brane na ostrzał, ale to wygląda i tak wciąż bardzo dobrze. Widzimy, te jest trzecie już sobie pozwalają na wyjazd. Teraz będzie chyba zamykanie tego klinczu. Pan Gucio, ale to już tak naprawdę jest tylko kończenie tej akcji. Strong się ma raczej już na spokojnie to wygra. Widzimy, te jest trzecie przejeżdżają, niszczą Isa trzeciego, Kochinkę, niszczą Mixo i chodzą na 54. No i został tutaj Meru, który został również szybko sprowadzony do parteru, i MT25, które robiło na snajpie, i szczerze powiedziawszy, on tam miał dużo czasu, żeby posnajpić, ale nie widziałem, żeby cokolwiek uczynił, więc chyba jego MT25 niewiele się przydał. Fakt faktem, spotter dobry, ale z wartości bojowej to jakoś chyba nie przedstawia żadnej. Widzę, że teraz już Petro będzie wyjeżdżał, chyba nie będzie grał na czas, wystawił się, próbuje jeszcze coś postrzelać, ale nie będzie już tutaj przedłużą tego. GG! A, do wszystkich. Więc gratulacje, panowie. Gratulacje, panowie ze Stronków. No i tak jak przewidywałem, Stronki spokojnie sobie radzą i przechodzą do właśnie 1-8, gdzie będą walczyć z Cyborg Factory.